No, największym problemem, no, trzy problemy, które zostały dzisiaj poruszone, ale największy wydaje się brak miejsc do parkowania, parkowanie, nieprzestrzeganie przepisów przez kierowców, jest sprawa piesków, jest sprawa widoczności patroli Straży Miejskiej. Oczekiwania, jeżeli chodzi przynajmniej z tą grupą mieszkańców, którą żeśmy się spotkali, ale wczoraj była podobna sytuacja. My w swoich priorytetach mamy na pierwszym miejscu zadania z zakresu porządku publicznego, szeroko rozumianego i tego związanego z czystością, ale też tego związanego z zakłócaniem spokoju, ciszy, spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym. I to nam zajmuje w granicach 70% naszej aktywności, 30% zajmują nam kierowcy, a oczekiwania mieszkańców tak jakby z tych dwóch spotkań są dokładnie odwrotne. Będzie trzeba się nad tym zastanowić, bo ja czytając wczorajsze czy dzisiejszą relację zastępcy komendanta policji dotyczącej policyjnej mapy zagrożeń, to wydaje mi się, że mamy dobrze zdefiniowane zadania. Dlaczego? Bo tam też mieszkańcy w pierwszej kolejności, czy najwięcej zgłoszeń dotyczy spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócania spokoju i później gdzieś tam jest parkowanie. Ale z tymi ludźmi, z którymi się tutaj w jednym, w drugim miejscu spotkałem, oczekiwania są może nie dokładnie odwrotne, ale zdecydowanie na porządek w komunikacji. No jest tutaj ten problem parkowania, chociaż kilka rzeczy zostało przez ten ostatni rok na tym osiedlu zrobione, bo została ukończona ulica Sobieskiego, zostały przeorganizowane parkingi. Tutaj sami mieszkańcy zauważyli, że powstały w miejscach, które w zeszłym roku były wskazywane negatywnie, powstały barierki. Myślę tutaj o ulicy Łęgi na skrzyżowaniu z Sobieskiego i jeszcze w kilku innych miejscach, ale dzisiaj też te barierki wywołały w drugą stronę dyskusję, tak? Jeżeli chodnik ma 12 metrów i teraz jest postawiona barierka i nie można z tego chodnika korzystać. No, mniej było, w zeszłym roku było dużo uwag dotyczących spożywania alkoholu. W tym roku była tutaj jedna uwaga, czy wskazanie jednego miejsca, w którym się to odbywa. Pania, myślę, że się nie zmieniły, ale ja nie idę po to, żeby się spotkać, żeby odfajkować, że się spotkałem, żeby mieć jakieś lepsze samopoczucie, tylko te spotkania, po tych spotkaniach powstają protokoły. Z tych protokołów ta część, która jest dla nas, zostaje dla naszych zadań, a ta część, która nas nie dotyczy, jest rozsyłana do różnych instytucji zgodnie z kompetencją, bo ja nie przejdę obok tego, jak ktoś tutaj zgłasza, no nie wiem, problem złego oznakowania albo braku miejsca parkingowego, żebym to zostawił dla siebie i będę się dobrze czuł, że nie, to mnie nie dotyczyło, poszedłem na spotkanie, 90% spraw mnie nie dotyczyło. Nie. Te wszystkie uwagi, które są zgłaszane, na pewno zostaną zagospodarowane. Część na nasze potrzeby, bo mamy takie kompetencje, a tam, gdzie nie mamy kompetencji, roześlemy to do instytucji. Temu na jednym ze spotkań mówił pan, że no, będzie reorganizacja Straży Miejskiej, że strażnicy będą tam, gdzie trzeba, bardziej zdecydowani, a tam, gdzie jest to możliwe, bardziej uprzejmi, jak to pan delikatnie ujął. Czy po tym roku nasuwają się jakieś wnioski, czy ta przyjęta strategia Straży Miejskiej, chyba tak to nazwijmy, daje efekty? Znaczy, dokładnie tak to było powiedziane, że osoba, która nie przestrzega, nie umie, czy robi celowo, nie przestrzega prawa, to nie zasługuje na naszą pobłażliwość, czyli na naszą karę. Natomiast osoby, które są poszkodowane, tymi osobami trzeba się jak najbardziej zajmować z dużą empatią i im pomagać. To w tej chwili już w naszych statystykach powoli widać. Represja w stosunku do osób popełniających wykroczenia, no, wzrosła. Wzrosła, powiedziałbym, o 100%, ale nadal 80% osób jest pouczanych. Ale w poprzednim roku tych mandatów było 6%, w tym roku tych mandatów jest już 13%, czyli jest o 100%
więcej. Więcej z ludźmi rozmawiamy, bo to nie tylko ten cykl spotkań, który w tej chwili robimy. To, żeśmy obiecali, czy ja obiecałem, w związku z tym się z tego wywiązuję, ale strażnicy z zespołu do spraw profilaktyki i komunikacji społecznej, którzy nie tylko pracują w szkołach i przedszkolach, spotykają się z seniorami, spotykają się w klubach, w bibliotekach, wszędzie tam, gdzie możemy rozmawiać, gdzie możemy pomóc, gdzie możemy przestrzec. Na swojej stronie internetowej również umieszczamy dużo takich informacji praktycznych albo ciekawych, no chociażby informacja taka na bieżąco, że na naszej stronie można znaleźć informację, jak będzie wyglądała organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych. Jeżeli można jeszcze dopytać, bo mówi Pan, że wzrosła ta ilość interwencji kończących się jakąś sankcją, bo zlikwidowano w Waszym przypadku pewne preferencje, czyli nie możecie już wystawiać mandatów, na przykład te fotoradary tak zwane. Czy w związku z tym przychody zwiększyły się, zmniejszyły, czy zostały na tym samym poziomie? Znaczy generalnie zwiększyła się aktywność strażników, bo wystawiliśmy o ponad 100 patroli więcej niż w porównywanym okresie zeszłego roku. Strażnicy podjęli o 25% interwencji więcej niż w zeszłym roku. Ponad 100 wzrosła o 100 ilość wspólnych patroli z policjantami. Jest już w tej chwili ponad 200 tych wspólnych patroli, żeśmy zrobili. Oczywiście to było możliwe w wyniku również reorganizacji. Zlikwidowany został referat ruchu drogowego, w którym pracowało 5 osób. W zamian za to rozbudowany został referat rewirowych, czyli znowu ten kontakt z mieszkańcami. Zwiększona została ilość rewirów z 6 do 10, czyli są mniejsze i imiennie za to jest odpowiedzialny strażnik. No pewnie po tym cyklu spotkań jakieś kolejne zmiany będzie trzeba wprowadzić. Czy represyjność, czy przychody Straży Miejskiej zwiększyły się, zmniejszyły? Bo z jednej strony odeszło jakieś źródło dochodów, prawda, z tych fotoradarów, no takie dosyć często podkreślane. Z drugiej strony tu jakaś taka nastąpiła, tak, większa? Znaczy ja tego tak nie postrzegam, czy się zwiększyła ilość, czy zmalała. Ja mówię, że wzrosła ilość mandatów z 650 do 1800. W ślad za tym wzrosła też kwota czy suma, ale jest to w granicach 190 tysięcy złotych, a wtedy, kiedy mieliśmy do dyspozycji fotoradary, to ta kwota wahała się między 800 a milionem. Czyli spadła, można powiedzieć. No 1/4 tego, co było, ale tutaj nie mamy, tak jakby wtedy nie mieliśmy i teraz nie mamy nacisku na to, żeby Straż Miejska była maszynką do zarabiania pieniędzy. To, że my mówimy, że w naszej ocenie jest potrzeba zwiększenia represyjności, zresztą dzisiaj na spotkaniu również ten temat był poruszany, to wcale tego nie utożsamiamy z kwotą mandatu. Po prostu zwiększenie represyjności ma wpłynąć na poprawę porządku publicznego. I to jest cel, a nie kwota. Tak samo jak mieliśmy fotoradary. My byliśmy strażą, która miała poza dużo Strażą Warszawską, to mieliśmy sporo urządzeń, bo mieliśmy 4. My również byliśmy kontrolowani przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak tam się bardzo często powołują ci, którym pasuje na raport NIK-u, ale Grudziądzka Straż Miejska dostała laurkę. Czy te fotoradary zostały sprzedane, czy co się z nimi stało? Bo to też dużo osób pyta, tak ciekawy temat. Nie, fotoradary są w magazynie, nikt ich nie chce kupić. Pan prezydent złożył ofertę głównemu inspektorowi transportu drogowego. Jest zainteresowany jednym urządzeniem, tym, które stało na ulicy Halera przy jednostce wojskowej. No ale stawia warunki i trzeba by w to urządzenie zainwestować jeszcze 120 do 140 tysięcy złotych, żeby oni byli skłonni to przejąć. W całej Polsce praktycznie też te urządzenia nie są przejmowane z różnych względów. Jak słyszymy w mediach,
Inspekcja Transportu Drogowego ma również problemy z przerobieniem tego wszystkiego, co ich urządzenia zrobią, bo to się tak nie dzieje, że to wszystko jest automat. Tam wszędzie trzeba posadzić ludzi. Jeżeli mówimy o setkach, czy dziesiątkach, setkach tysięcy wykroczeń, czy milionie wykroczeń, to ktoś to musi obrobić.